Marianna Janczarska pogodziła się z bratem Janczarskim. Jakie są kulisy historii? Jacek Janczarski i Ewa Blaszczyk poznali się na planie filmu Wigilia 81. Po ponad roku zbliżyli się do siebie. A oboje byli w trakcie rozstanu z ówczesnymi partnerami. Po 8 latach szczęśliwego małżeństwa urodziły im się bliźniaczki, Ola i Marianna. Ich szczęście nie trwało długo. Jacek Janczarski zmarł, gdy córki miały zaledwie 6 lat. 3 miesiące po jego śmierci, jedna z bliźniaczek, Ola, zakrztusiła się tabletka. Od tamtego czasu pozostaje w spiaczce. Po całej tragedii Ewa Blaszczyk musiała leczyć z wychowanie córki Marianny, opiekę nad bydaca w spiaczce Ola oraz kariera aktorska. W międzyczasie zalozyła też Fundacja Kogo oraz Slenna Klinikę Budzik. Marianna Janczarska, córka Ewy Blaszczyk, ukończyła studia dziennikarskie, ale występuje też w Teatrze Studio. W międzyczasie pisze sporo książek, a jedna z nich dotyczyła jej ojca Jacek Janczarski. I tak dalej, i tak dalej. Podczas zbierania materiału do publikacji, dziennikarka musiała porozmawiać z wieloma osobami. W tym z przyrodnim bratem, Borysem Janczarskim. To syn Jacka Janczarskiego z poprzedniego małżeństwa. Na co dzień mieszka w Paryżu, a Slenens gry na saksofonie. Marianna skontaktowała się ze swoim bratem. Pisarka zaznaczyła, że chciałaby zawrzeć wspomnienia Borysa w książce o ich ojcu. Ten był z nią szczery i podzielił się z nią wzruszająca historia. Według rozmowy w czasopiśmie Dobry Tydzień Borys Janczarski dalej tęskni za ojcem. Ma też na sobie codziennie od 20 lat ten sam pasek, którym dostał Anię od ojca.